Kurde, Grażynka, coś mnie jakoś tak w kościach łamie. Chyba sąsiadowi się lepiej powodzi, to wyczuwam. I jakoś tak zimno mi się zrobiło. Grażynka, chyba będziesz musiała mnie wygrzać w nocy. Jak dzisiaj znowu nie umyjesz nóg, to będziesz się sam wygrzewał w salonie na kanapie. Grażynka, częste mycie skraca życie. A poza tym, z gównem się nie biłem, to się nie będę kąpał. Piotr, ja to chyba wejdę do apteki, kupię sobie jakieś leki, jakieś przeciwbólowe, jakieś coś tam na przeziębienie. Jakoś mnie tak łamie, kurde. Jeszcze coś gardło czuję, że mnie boli, kurde. Syropek na kaszel, witaminki, lek przeciwbólowy, polopiryna i stówy nie ma. I co, pani farmaceutka ci to zaordynowała? Pani farmaceutka to chyba była obrażona, że w ogóle tam wszedłem. No a nie mówiłeś po swojemu czegoś głupiego? No coś ty, Piotr. No, zażartowałem tylko, że na przeziębienie to jest najlepszy okład z młodej piersi i czy by nie chciała iść na zaplecze zaaplikować mi tą kurację. Na jej miejscu to bym ci dał środki na przeczyszczenie. Dobra, Piotr, chodź, idziemy. Kurwa, jeszcze katar mi doszedł do tego, no. Zaraz dzwonimy do prywaciarza i bierzemy wolne. Grażynka, gdzie jest to psikanie do nosa na katar? Pudełku z lekami! Znowu będziesz płakał przez tydzień, że masz zatkany nos? Grażynka, w każdej sytuacji trzeba znaleźć coś pozytywnego. Tak? A co takiego znalazłeś? Od kiedy mam katar, to nie czuję, jak mi nogi śmierdzą. Panie, przyjmij mnie do swego królestwa. Człowieku, uspokój się, ty masz 36,9, nawet temperatury nie masz. Piotr, jak już odejdę, to zaopiekuj się Passatem. Tato, proszę cię, przestań tragizować, weźmiesz sobie jakieś leki, nie wiem, aspirynę, wygrzejesz się i będzie normalnie i tyle. Piotr, zaopiekuj się też mamą i Jessiką. Bądź dobry dla ludzi, oprócz sąsiada. Znajdź sobie dobrą żonę i nigdy nie kupuj samochodu na gaz, bo na gaz to jest kuchenka. Pamiętaj. A was proszę o jedno. Zanim mnie się już na zawsze oczy zamkną, to kliknij mi suba. Taka jest moja ostatnia wola. A chyba nie muszę ci mówić, że ostatnią wolę umrzyka to się wypełnia bez gadania, nie? Dobra, zbieram się, bo mam teleporadę. Dzień dobry, witam serdecznie. Za chwilę przy pomocy elektronicznego systemu rejestracji pacjentów Styx zapiszemy pana na teleporadę. Do kogo chce się pan udać? Witam, kurwa. Chciałem zarejestrować się do doktora Nowaka i mam takie objawy. Gorączka, ból głowy, ból mięśni, katar, kaszel suchy, kaszel mokry, kaszel ani mokry, ani suchy, kichanie, ból stawów i generalnie potrzebuję coś na przeziębienie. Jest pan 258 w kolejce, proszę czekać na linii. Kurwa, co by tu zrobić? Wiem. Grażynka, jak ma na imię matka doktora Nowaka? Pelagia! O, dzięki. Dzień dobry, z tej strony Pelagia Nowak, matka doktora Nowaka. Proszę o połączenie z synem. Oczywiście już łączę. Halo synku, ubierz się ciepło, bo wydaje się, że jest ciepło, ale jak jest wiatr, to jest zimno. A jak już gadamy, to syn koleżanki ma takie objawy. Gorączka, ból głowy, kaszel mokry, kaszel taki pomiędzy i potrzebuje coś na przeziębienie. Co byś mu dał? A okej, przekażę, no. Halo, szefie? Będę się zabierał z tego świata i już do roboty nie przyjdę. Mam rękawice robocze oddać? Prywaciarz to nawet na łożu śmierci człowiekowi z gardła wyciągnie. Może byś dał jakoś rentę po umrzyku dla rodziny, co? Jak skąd? Z tych twoich przekrętów. Ciekawe, czy skarbówka wie, że połowę każdej wypłaty płacisz pod stołem. Nie uspokoję się. Jakżeś taki, to na koniec muszę ci coś powiedzieć. Teraz to już mi wszystko jedno. To ja żem kradł cukier z kantorku w robocie. Zganiałem na myszy, ale to ja zawsze brałem do domu. A mysie bobki zbierałem na polu i zostawiałem na półce, żebym miał alibi. Jessica, odmów czasami za ojca jakoś zdrowaśkę. Wyucz się na jakiego adwokata albo doktora. A, jeszcze jedno. Nie ucz się za bardzo matematyki, bo matematyka to się w życiu nie za bardzo przydaje. Wiem po sobie, to ci mówię. Piotr, ubieraj się. Musimy jechać w jedno miejsce. Piotr, mam coś dla ciebie.
całe życie zbierałem. Tato, nie no, nie trzeba, daj spokój. Trzeba. Masz 58 tysięcy. Ło, tato! 58 tysięcy punktów na mojej karcie ze stacji benzynowej. Dzięki. Zatankujesz sobie jeszcze 200 litrów ropy i będziesz miał darmowy płyn do spryskiwaczy albo 3 hot dogi. Tato, a powiedz mi, co my tu będziemy robić? Piotr, kiedyś zakopałem tutaj skarb. Poważnie? Poważnie. Mnie na tamtym świecie się już nie przyda. Chodź. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, tu i teraz było tak. Teraz w lewo. Raz, dwa. Tutaj na pewno? Tak, na pewno. Kop, synek, żwawo, bo mnie już czasu nie zostało dużo. Jakbym nie był chory, tym ci pokazał, jak się kopie, no. Ale numer, no rzeczywiście znaleźliśmy skarb. Otwieraj, Piotr. Ale te banknoty to chyba są nieaktualne, nie? Kurwa, zapomniałem, że była dewaluacja, no. O, a co to jest? To mi daj, bo za młody jesteś. Ale co to jest? Katarzyna figura, bez ubrań. Tak jak ją Bozia stworzyła. To ja se wezmę. I co to są za kwity? Piotr, to jest wasza polisa ubezpieczeniowa. To są dowody na to, że nasz sąsiad był tajnym współpracownikiem SB. Janusz Kowalski, TW Małpa? To akurat moje. Tylko na razie nie ujawniaj tego. Poczekaj, aż sąsiad zostanie jakim dyrektorem albo politykiem i wtedy dopiero rozpętasz aferę Sąsiad Gate. O. A co to za zdjęcie? A, Piotr. Kiedyś się podkochiwała we mnie taka kobitka. Kochanemu Januszkowi, szkolenie PSS z POŁ-em, Alicja. Mrzeżyno, rocznik 1993. Czy to był rok po waszym ślubie? Musiało się komuś coś pomylić. Dobra, Piotr, idziemy, bo coraz bardziej mnie gardło boli i mięśnie. Oś, chodź, oś. Jezu, co się dzieje? Masz dreszcze? Nie, synek. Śmierć mnie powąchała. Dzwoń do matki, żeby wezwała księdza. Jakoś cię, synu, nie widywałem nigdy w kościele. Bo ja żem zawsze całą mszę klęczał. Dlatego mnie nigdy nie było widać. Na pewno? A zawsze jak chodziłem z tacą, to jakoś nigdy mi się twoja twarz nie rzuciła w oczy. Bo ja zawsze taki skromny z głową pochyloną stoję. Tak? A jak chodzę po kolędzie, to u was nigdy nie wpuszczacie. Bo zawsze jak jest u nas kolęda, to mamy taką tradycję, że idziemy na pielgrzymkę na Jasną Górę. I zostawiacie światło włączone? No żeby złodzieje myśleli, że ktoś jest w domu. No ale po głosie to już nie mogę skojarzyć, żebyś ty kiedykolwiek był u spowiedzi. Przyznaję, nie byłem. Ha, tu cię mam. Nie byłem, bo od pierwszej komunii to żem jeszcze nie zgrzeszył. No raz, że muchę tylko zabił, ale nie wiem, czy to się kwalifikuje. 150 się należy. A dałoby rady coś taniej? Na życiu po życiu chcesz oszczędzać? No dobra, niech będzie. Ha, dorzucę jeszcze 5 dych i jak mi ksiądz powie, jakie sąsiad mój ma grzechy. Janusz, bo ja cię zaraz sama wyślę na tamten świat. Dobra, ja tak se tylko żartuję z księdzem dobrodziejem. Halo, szefie? Prima aprilis! Ale się szef nabrał. Wiem, że to wypada 1 kwietnia, ale jakbym zadzwonił 1, to by się szef od razu zorientował. To se myślę, że wcześniej kawała zrobię. Najlepsze to było, jak kochany szef uwierzył w tą akcję z cukrem. Dobra, jutro idę do roboty, to trzeba dzisiaj opróżnić saszetkę. Nie ma opcji, że się kapnie z tym cukrem. Na szczęście wszystko wróciło do normy. Janusz! Co to jest za lawirynda na tym zdjęciu? O-ou.
Często pytacie mnie, jak się chodzi w takiej masce, jak się oddycha. Przypominam, że możecie to sprawdzić osobiście, zamawiając taki oto jedyny certyfikowany box. W środku maska, osobiście napisany przeze mnie dyplom i niespodzianka. Kup i pokaż sąsiadowi, że cię stać.